Na warsztatach zaplątani w dźwięki uczymy się grać na nowych instrumentach. Przez to też poznajemy kulturę innych krajów. Mamy bardzo fajnego prowadzącego, który świetnie prowadzi z nami warsztaty. Świetnie się bawimy i ogólnie atmosfera jest bardzo miła. Na zajęciach uczymy się improwizacji, uczymy się grać na nowych instrumentach, poznajemy nowe instrumenty przede wszystkim. Poznajemy cały świat muzyki na nowo, tak jakby. Warsztaty zaplątani w dźwięki to dobry pomysł na ferie i uczymy się tutaj przede wszystkim współpracy. Mogliśmy zagrać na różnych nowych rzeczach, których naprawdę nie widzieliśmy nigdy w życiu. I choć na przykład niektórzy nie mają dużych umiejętności muzycznych, to otwierają się i próbują czegoś nowego, gry na nowych instrumentach. Czwarta edycja warsztatów zaplątani w dźwięki Filharmonii Gorzowskiej, tym razem pod hasłem Instrumenty Świata. I za tę drugą część nazwy jestem odpowiedzialny ja, ponieważ zajmuję się kolekcjonowaniem nietypowych instrumentów z całego świata. Na te warsztaty przywiozłem ich na pewno grubo ponad setkę, zliczając wszystkie najdrobniejsze grzechoteczki, ale kończąc też na dużych instrumentach typu cytra, guzęk, typu lira korbowa, czy nietypowe strunowe instrumenty takie jak irański setar, macedońska tambura, węgierska citera. Jest dużo różnego rodzaju też instrumentów dętych. Piszczałki wielkopostne, fujary pasterskie, bardziej egzotyczne flety jak japoński shakuhachi, indyjskie bansuri i tak dalej, i tak dalej. Dużą popularnością cieszą się również drumle. Jest też w planie, na razie mówię o planie, bo jeszcze się to nie wydarzyło, ale myślę, że teraz, kiedy już oglądamy ten film, to już nam się udało stworzyć piszczałki wielkopostne z rurek PCV, które też wykorzystamy podczas występu. A poza tym cały czas po prostu dobrze się bawimy, muzykujemy, ale momentami też przechodzimy na trochę poważniejsze tematy. Czasem poruszamy jakieś zagadnienia z teorii muzyki albo rozmawiamy o kwestiach społecznych, o tym, jaką muzyka pełni rolę w społeczeństwie, czy wstydzimy się śpiewać, czy nie, i tak dalej.